Dzień dobry. Dzisiaj chciałem Państwu zaprezentować dwa cykle moich fotografii, oba poświęcone w jakimś tam zrozumieniu abstrakcji. Może na początek trzeba się zastanowić, czy fotografia w ogóle może być abstrakcyjna, skoro w sposób mechaniczny rejestruje rzeczywistość. Ale coś musi być na rzeczy, skoro bardzo wielu znanych i wielkich twórców tą abstrakcją się zajmowało. Wystarczy, że wspomnę tylko kilku. Laszlo Moholy Nagy ze swoimi modyfikatorami przestrzennymi, czy Man Ray ze swoją heliografią, czy wreszcie Bronisław Szlaps, o których to fotografiach mówiono, że są nawet antyfotografiami. Abstrakcja z łaciny znaczy oderwanie. Oderwanie od rzeczywistości, oderwanie od znaczeń. Myślę, że fotografia może być abstrakcyjna, a w szczególności wtedy staje się taką, kiedy ujawnia obrazy, których gołym okiem nie jesteśmy w stanie zobaczyć. No, początek dał oczywiście cykl zdjęć ruchu końskich nóg w galopie. Człowiek nie mógł okiem zobaczyć, jak te nogi się układają. Po wykonaniu tych zdjęć było wszystko jasne. No a potem już poszło dość szybko, czyli pierwsze zdjęcia mikroskopowe, dalej mikroskopy elektronowe, no kosmos z olbrzymimi, że tak powiem, tematami badawczymi, jakieś zdjęcia ultradźwięków, czy w ogóle dźwięków. Dzisiaj przecież ultrasonografia jest popularna w medycynie i daje obrazy, których wcześniej żeśmy nie widzieli, czy zdjęcia endoskopowe wnętrz ciał. Wszystko to są fotografie, obrazy, których nie jesteśmy w stanie zobaczyć gołym okiem, a ujawnione przy pomocy aparatu fotograficznego pokazują jak gdyby rzeczy, które są abstrakcyjne. Tak więc abstrakcja uwalnia. Te wyabstrahowane obrazy nie mają związku z rzeczywistością, pozwalają patrzeć na nią inaczej, pozwalają podłożyć pod te obrazy znaczenia, można chłonąć je bez żadnej nawet analizy i interpretacji, cieszyć się po prostu samym obrazem. Zapraszam Państwa do obejrzenia tych dwóch cykli fotografii. Bardzo dziękuję za uwagę.